Psalm 71 to psalm wszystkich tych, którzy czują się staro. To psalm wszystkich tych, którzy czują, że opadli z sił. To psalm wszystkich tych, którzy przeżyli już wiele, a być może dotarli do takiego wieku, do takich lat swojego życia, kiedy faktycznie mogą powiedzieć, że już nie są w pierwszej młodości. Psalm kilkakrotnie mówi o wieku. Wspomina o latach młodych, wspomina o narodzinach, wspomina o łonie matki, wspomina o starości. O starości mówi dwukrotnie i to stąd wiemy, że ten, który tworzy ten psalm, ten, który modli się tym psalmem, to jest ktoś, kto faktycznie jest już w sile wieku. Nie narzeka jednak na to, jak się czuje, nie mówi o chorobach, nie mówi o tym, co tam go strzyka w kościach, nie mówi o tym, że być może już tak nie widzi dobrze, że lekko źle słyszy, że już tak dobrze nie słyszy, że na jedno ucho słyszy. Nic takiego w tym psalmie nie ma. Psalmista mówi, że jest stary, że jest w wieku sędziwym, że co prawda opadł z sił, ale jedyną rzeczą, na którą narzeka, są wrogowie. Jedyna rzecz, na którą narzeka, są ci, którzy z zewnątrz na niego nastają. Kilka różnych określeń na nich sobie przygotował. Mówi między innymi o niegodziwcach, mówi o złoczyńcach, mówi o ciemiężycielach, mówi o tych, którzy szukają jego nieszczęścia, mówi o tych, którzy nastają na jego życie, mówi o tych, którzy są wrogami, mówi o tych, którzy czyhają na jego życie. Naprawdę, ktoś musiał zaleźć mocno za skórę naszemu psalmiście, że tak wiele, taką kreatywnością się wykazał w stosunku do tych, którzy go nie lubią, którzy chcą mu jakąś niegodziwość wyświadczyć. Jaka jest odpowiedź na tą sytuację, na tę sytuację zagrożenia? Odpowiedzią psalmisty na tę sytuację zagrożenia jest to, co robił zawsze, czyli zwrócenie się do Pana Boga. I co więcej, zwraca się do Niego z modlitwą pełną chwały. On mówi, ja chcę Ciebie chwalić, ja chcę, moje usta będą pomnażać Twoją chwałę. Ja będę głosił Twoje wspaniałe czyny, ja przyszłemu pokoleniu będę opowiadał Twoją potęgę. Ja zawsze Ciebie wysławiałem. Usta moje każdego dnia głoszą Twoją sławę. Z jednej strony doświadczenie słabości, doświadczenie starości, doświadczenie tego, że sił nie starcza, żeby rozprawić się z wrogami. Z drugiej strony świadomość tego, że zawsze, kiedy psalmista zwracał się do Pana Boga, to on przychodził z pomocą, przychodził z ratunkiem, był jego wyzwolicielem, był jego wybawicielem. I dlatego jego usta mogą głosić chwałę, dlatego jego usta mogą wysławiać go każdego dnia. Jestem na tarasie Bazyliki 12 Apostołów w Rzymie. Wylazłem tutaj, dlatego że tutaj są apostołowie. Mamy takie kamienne figury, kamlotne figury apostołów. I jak Państwo mogą widzieć, te figury tutaj podparte są. No nie jest znowu aż tak, że te figury się trzymają same z siebie i swoją kamlotnością, skalistością utrzymać się w pionie są w stanie, ale potrzeba im jakiegoś metalowego podparcia. Cóż, starość, nie radość. Cóż, opadły z sił i kamienne figury apostołów, które tutaj od wieków, wieków stoją. Więc żeby komuś na łeb nie zleciały, żeby kogoś nie zaatakowały, żeby kogoś na przykład apostoł Bartłomiej swoim ciężarem nie przygniótł, to takie im tutaj druciano metalowe, aluminiowo-cynkowe, nie wiem jakie tam stalowe konstrukcje zaserwowano. I trzymają tych apostołów w pionie i nie pozwalają im z tej naszej bazyliki 12 apostołów opaść. O czymś takim opowiada psalm 71. Psalmista mówi, ty byłeś moją podporą od narodzin, od łona matki moim opiekunem. I on wierzy, że nawet teraz, kiedy już nie ma sił, kiedy są wrogowie, to nadal może Pana Boga wysławiać. Nadal może jego język głosić cały dzień jego sprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, że on nadal jest tą jego podporą. To jest psalm wszystkich tych, którzy opadli z sił. To jest psalm wszystkich tych, którzy nie dają rady. To jest psalm wszystkich tych, którzy nie wiedzą, jak wybrnąć z sytuacji ciężkiej, ale którzy wiedzą, że jest Pan, że on nigdy nie zawiódł. I dlatego ten psalm kończy się niesamowitym hymnem.
niesamowitą obietnicą. Psalmista już wie, że ta pomoc nadejdzie, już wie, że ta podpora się nie zachwieje i dlatego mogę powiedzieć, a ja będę Cię wielbić na harfie, będę Ci zagram na cytrze, święty Izraela. Moje wargi rozradują się i będę Ci śpiewał. Pamiętajmy, to jest psalm kogoś, kto już jest w sile wieku. Możemy wyobrazić sobie staruszka, który siedzi na placu kościelnym z gitarą i zaczyna Panu Bogu śpiewać szanty albo jakieś praise amerykańskie, praise the Lord, amen, bo mniej więcej tego typu doświadczenie ten psalm opisuje. To jest ktoś, kto nawet w starości i nawet z braku sił zachowuje pogodę ducha i jest w stanie Pana Boga uwielbiać, bo wie, bo doświadczył tej pomocy i nawet jeśli tej pomocy jeszcze na horyzoncie nie widać, to on doskonale wie, że Pan jest wierny i Jemu zawsze można ufać.